Cześć kochani wieśniacy! Dzisiaj przygotujecie ze mną ekspresową zupę krem z młodziutkich, świeżutkich, ogrodowych marchewek. Także tak się prezentuje zupka. Pachnie cynamonem, jest gęsta, kremowa i bardzo zdrowa. Dobra na cery i ogólnie na wszystko. Także przechodzimy do przepisu. Oglądajcie. Mam tutaj piękne marchewki z przerywki z ogrodu. Zobaczcie, jakie ładne. Oczywiście widać, że ekologiczne, bo zdarzają się pewne niespodzianki, ale my to zaraz wykroimy, mi to nie przeszkadza. I przechodzimy do składników. Naszymi składnikami będzie oczywiście najważniejsza marchew, świeżutka, woda, pół litra, śmietanka, taka do deserów 36%, coś słodkiego. Może być to na przykład miód, może być to syrop z agawy, cukier lub ksylitor oraz cynamon. Także umyjemy marchewki, pokroimy i widzimy się zaraz. Do blendera wlewamy pół litra wody i kroimy marchewki. Oczywiście odkrajamy to, co jest niezbyt ładne. Marcheweczki już pokrojone. Było tego 5 sztuk takich średnich, dorodnych marchewek. I teraz wrzucamy je do blendera. Dodajemy około 2 łyżeczek czubatych śmietany. Pozwolę sobie zsunąć palcem przy Was. Do tego troszeczkę cynamonu, albo i więcej, jak kto lubi. I teraz coś słodkiego. U nas to jest syrop z agawy, bo miałam akurat pod ręką. Ale może być również też miód. Albo po prostu cukier czy ksylitol. I jak już wszystko mamy gotowe, to zamykamy pokrywę. Tutaj mój asystent zadziała. I teraz włączymy sobie program na zupy krem. I to wszystko właściwie. Thank you.
i zupka gotowa. Wystarczyły 4 minuty, aby gęstą, aromatyczną zupę zrobić. I ściągniemy sobie teraz pokrywę. I zobaczymy, co nam wyszło. No, wygląda pięknie. Od razu zapachniało cynamonem. I zobaczcie, jak to wygląda. Piękny kolor marchewek. I pamiętajcie, że w takiej postaci witaminy z marchewki przyswajają się najbardziej, dlatego że ta struktura jest rozbita. I jeszcze dodaliśmy tutaj tłustej śmietanki, czyli te wszystkie witaminy, które w marchewce są, wchłoną się nam w 100%. Wygląda to pięknie. Jak widzicie, przygotowanie takiej zupy jest banalnie proste. Chociaż to nie z bananów, tylko z marchewek. Ale każdy sobie poradzi z tym przepisem. A jednak takie zupy są dużo zdrowsze niż takie tradycyjne. Także ja zabieram się za jedzenie. To do następnego odcinku. Pa!